Cześć! Dzień dobry! Z tej strony ja, pan Pedro. Witam was bardzo serdecznie w naszej bibliotece. Wiem, trochę innej niż zwykle. Takiej trochę kolorowej, takiej trochę zwariowanej, no i cyrkowej. A wy zaraz się dowiecie, co dziś w programie znajdziecie. Ale nuda. Kiedy nuda cię nachodzi w domu, lepiej nie śpi po kryjomu. Zacznij robić coś fajnego, a najlepiej cyrkowego. W cyrk zamienić możesz swój pokój albo dom, mieszkanie. Wszystko w oku. Zaraz zrobi się kolorowo i wesoło, wystrzałowo. Wystarczy tylko troszeczkę chęci do zabawy i już dzień staje się ciekawy. A wy też chcecie pobawić się ze mną w cyrk? No to cyrk! Mam pytanie na śniadanie. Zanim wszystko tu zaczniemy, czy ktoś z was był w cyrku kiedyś? A wie, kogo spotkać tam możemy? No właśnie. Na przykład? A, jasne, że tak! W cyrku można spotkać klauna. Ale też można spotkać kogo? Siłacza! Nie mam mięśni, więc trochę rozpacza. Kogo też można spotkać? Akrobatę cyrkowego, co na głowie staje! Czasem mi się nie udaje. Ale kogo jeszcze można spotkać w cyrku? No, kogo? Jasne, żonglera. Czy wy wiecie, kto to są żonglerzy? Jeden jest żong, a drugi leży. Nie, żonglerzy to takie osoby, wyobraźcie sobie, które co robią? Rzucają i łapią przedmioty latające nad głową. Czym można żonglować? Zaraz zapytacie. Dobrze się składa. Po coś tutaj. O! Coś ja tutaj mam. Słuchajcie. Żonglowanie. Co to jest? No tak. Żonglowanie to inaczej podrzucanie i łapanie. Ale zanim to się stanie, to powiedzcie mi, czym możemy żonglować? Na przykład, czym? O! Kanapkami? Nie! Kwiatkami? Nie! A! Kurczakami? Też nie! Oczywiście! Żonglerzy żonglują rekwizytami, a cyrkowymi, takimi prawdziwymi. O, mogą to być na przykład chusteczki. Ha, lekkie, zwiewne, kolorowe. Do żonglowania zawsze gotowe. Ale mogą to być też piłeczki, które skaczą zawsze
w górę i spadają w dół. Czasem uderzą o stół. Mogą to być też cyrkowe obręcze wielokolorowe. Albo najprawdziwsze. Cyrkowe maczugi. Maczugi cyrkowe. Nie mylić ich z kręglami, bo kręglami nie rzucamy. Za to maczugami tak. Dobra, ale zaraz powiecie, no, że wy tego wszystkiego nie macie i żonglować nie umiecie. I zgodzę się z wami wszystkimi, no, bo skąd w domu na przykład takie cyrkowe maczugi potrzebne są komu? Albo takie kółka, znaczy się obręcze. Właśnie co, żeby wieszać sobie na ręce? Chustki. No każdy chustki w domu chowa, ale do czego innego nam się chustki przydają? No piłki mamy, ale czy potrafimy nimi rzucać i łapać jak należy? Jak to robią prawdziwi żonglerzy? Nie wiecie? A czy bawić w cyrk się chcecie? Cyrk najlepszy znam na świecie, nawet jeśli nie umiecie. Zaraz tego się dowiecie, jak się bawić, moje dzieci. Ale zanim zaczniemy, musimy jakoś się do tego przygotować. Jesteście gotowi? To się przygotowujemy. A czego będziemy potrzebowali do tego, żeby żonglować? Przede wszystkim potrzebujemy mieć co? Chęci. Bo kto ma chęci, tego nic nie zniechęci. Ja też mam dobre chęci, w związku z tym już zabieram się do żonglowania. Wy też już się zabierajcie, ale nie zaczniemy żonglowania bez wstępnego rozgrzewania. Ja proponuję rozgrzać przede wszystkim nasze ręce i naszą głowę. Ha! Uwaga! Podnosimy łapki w górę, prawa, lewa i w ogóle. Słuchajcie, chciałbym zobaczyć, jakie sprawne są wasze ręce i czy się nie pomylicie w żonglowaniu, w tym rzucaniu i łapaniu. Dotykamy prawą ręką lewego ucha. Lewą ręką dotykamy nosa. Prawą ręką dotykamy czoła. Lewą ręką dotykamy prawego ucha. Uwaga, słucha. Prawą ręką dotykamy buzi. Lewą ręką dotykamy czego? Brody. Ale przygody. A prawą ręką dotykamy głowy. Lewą ręką dotykamy głowy. A teraz utrudnienie. Na wasze życzenie. Prawa ręka dotyka nosa, lewa ręka na krzyż dotyka ucha. Prawego. Na raz, dwa, trzy klaśniemy w dłonie i zmienimy rąk po stronie. Uwaga! Raz, dwa, trzy, hop! Udało się. Uwaga! Zmiana. Hop! Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Hop, 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 hop. To ważne ćwiczenie na naszą koordynację. Ale mamy jeszcze inne rewelacje. Żeby zacząć żonglować, to oczywiście będziemy potrzebować każdy
każdy w domu, w schowku, gdzieś ma na pewno w szufladzie. Spytaj mamy, to wam pokażę. Co mamy? Co mamy? Szukamy. Tak, moi mili! Tak, moi mili! Worki! Worki! Co by fajnie szeleściły. Znajdźcie szybciutko w domu takie woreczki, które idealnie się nadają na nasze żonglowanie. Macie? Super! Już ja teraz robię pierwsze wyzwanie. Żonglowanie to wyzwanie. Jak powiedział, tak się stanie. Do nauki żonglerki potrzebne nam będą 3 woreczki. O, takie warzywno-owocowe, lekkie, zwiewne, nieśmieciowe. Słuchajcie, 3 woreczki. Będziemy uczyli się prostej sztuczki, która się nazywa kaskada. Kaskada jest wtedy, kiedy worek z workiem na krzyż spada. To jest kaskada. To jest kaskada. To jest kaskada. Tak jest. Już zaczynamy. Na początek potrzebny nam jest 1 woreczek. Weźcie go sobie w dłoń i podrzućcie wysoko. O, zobaczcie, jak on powoli spada. Czy tak to wypada, czy nie wypada? Że tak powoli spada? To dobrze, że spada powoli, bo wtedy możemy złapać. Jest prosto i wygodnie. Jak spada powoli, nikogo nic nie boli. Spróbujcie podrzucić go, bo to nie jest trudna sztuka, a złapcie go w locie, jak orzeł karalucha. Super. Pierwsze ćwiczenie na rąk rozruszenie. Musimy wyrzucić woreczek z prawej ręki do lewej. Hop. Z lewej ręki do prawej. Hop. Z prawej ręki do lewej. Hop. Z lewej ręki do prawej. Wiem, że to nie jest trudne, ale poćwiczcie chwilę, żeby wam się utrwaliło. Żeby wam się też nie myliło, proponuję dodać kolejny ruch. Ja na przykład będę łapał się za ucho, o ucho z tej strony i za ucho z tej strony. Aha. Uwaga, wyrzuca prawa ręka. Hop, łapię za ucho. Lewa ręka łapie za woreczek. Wyrzuca lewa ręka. Hop, łapie za ucho. Prawa ręka łapie za woreczek. Jeszcze raz. Prawa rzuca ucho. Lewa rzuca ucho. Prawa rzuca ucho. Lewa rzuca ucho. Pamiętajcie, nie rzucajcie uchem. Kolejne ćwiczenie. Dołożymy sobie za chwilę drugi woreczek, ale zanim to zrobimy, proszę panów, proszę panie, mam dla was wyzwanie. Wyrzucamy worek wysoko do góry i niech każdy z was spróbuje dotknąć. Uwaga! Czoła, nosa, ucha i brzucha. I dopiero potem złapać worek. Uwaga! Dotykamy. Czoła, nosa, ucha, brzucha. Uwaga! Czoła, nosa, ucha, brzucha. Jeszcze raz. Czoła, nosa, ucha, brzucha. Jeszcze raz. Czoła, nosa, ucha, brzucha. Jeszcze raz. Czoła, nosa, ucha, brzucha. Świetnie! To ćwiczenie powtórzcie na 2 ręce. Czoło, nos, ucho, brzucho. Czoło, nos, ucho, brzucho. Super! Dokładamy sobie drugi woreczek. Już mamy 2. Pierwsza sztuczka, którą nauczymy się z 2 woreczkami, to będą kolumny. Kolumny, kiedy worek z workiem pionowo
skacze dumny. Prawa ręka podrzuca, lewa ręka podrzuca. Prawa ręka podrzuca, lewa ręka podrzuca. Prawa podrzuca, lewa podrzuca. Prawa podrzuca, lewa podrzuca. Próbujcie tak na zmianę, żeby ręce były rozruszane. A my idziemy dalej. Teraz potrzebujemy się nauczyć sztuczki wyrzucania z prawej ręki do lewej, z lewej ręki do prawej. Pamiętajcie o tym, żeby robić to w odpowiednim tempie i czasie. Najpierw rzucamy prawa ręka, potem rzuca lewa. Nie próbujmy robić tego równocześnie, chociaż czemu nie? Spróbujmy zrobić to równocześnie. Łatwo? Pewnie, że łatwo. W związku z tym utrudniamy. I do naszego ćwiczenia wracam. Prawa ręka podrzuca, lewa ręka podrzuca. Lewa łapie, prawa łapie. Uwaga. Prawa rzuca, lewa rzuca. Lewa łapie, prawa. Prawa rzuca, lewa rzuca. Lewa łapie, prawa łapie. Prawa rzuca, lewa rzuca. Lewa łapie, prawa łapie. Prawa, lewa. Hop. Prawa, lewa, stop. Zróbcie sobie to ćwiczenie na zmianę. Na pewno będzie dobrze wpływało na rozwijanie dalszej umiejętności żonglowania. Prawa, lewa, stop. Lewa, prawa, stop. Prawa, lewa, stop. Lewa, prawa, stop. Prawda, że nie trudne? Dochodzimy już teraz do kolejnego elementu i kolejnej naszej pozycji. Uczymy się przerzucać na krzyż trzy rekwizyty. W tym wypadku nasze worki. Spróbujmy przerzucić trzy woreczki na krzyż. Pamiętając o tym, aby trzymać w jednej ręce jeden worek, a w drugiej dwa. Ważnym jest, żebyśmy ten jeden woreczek złapali możliwie dwoma palcami, najlepiej małym i serdecznym, a trzy pozostałe, czyli wskazujący środkowy i kciuk, trzymają worek skrajny. Ten skrajny worek będziemy wyrzucać na początku. Następnie będziemy wyrzucać worek z drugiej ręki i jeszcze raz worek z tej pierwszej. Znaczy się, że mamy w jednej, czyli pierwszej ręce dwa worki, w drugiej ręce jeden worek i przerzucamy je na krzyż. Prezentuję, wy podglądacie i po mnie powtarzacie. Uwaga! Trzymamy woreczki i powoli wyrzucamy. Na początek nie musicie ich od razu wszystkich łapać, bo może to być trudne, ale z czasem za chwilę zobaczycie, jak sobie wszystko poukładacie. I żonglować zaczniecie. Śmiało, uwaga! Prawa ręka rzuca, lewa ręka rzuca, prawa ręka rzuca. O! Jak worek upada, to pan Pedro kuca. I jeszcze raz. Prawa ręka rzuca, lewa ręka rzuca, prawa ręka rzuca. Worki spadają, nogi kucają i podnosimy. Jeszcze raz zaczniemy, a teraz spróbować złapiemy. Dobra? Prawa ręka na zmianę z lewą wyrzuca. Prawa, lewa, prawa. Super! Nasze woreczki zamieniły miejsce. I już możemy wyrzucić teraz z lewej ręki. Ćwiczenie. Lewa, prawa, lewa. Świetnie. Świetnie sobie radzicie. Powtórzcie to ćwiczenie, a ja się tymczasem miejscami zamienię. I jak? To powtórzenie? Nieźle wyszło wam ćwiczenie? Jeśli nam się tak udaje, możemy sobie teraz przerzucić raz jeszcze z prawej ręki do lewej, nie zatrzymując się wcale, przerzucać z lewej ręki do prawej. No i zobaczymy, jak nam to żonglowanie pójdzie.
Nie zatrzymujcie się, rzucajcie i łapcie. Prawa rzuca, lewa rzuca. Prawa rzuca, lewa rzuca. Prawa rzuca, lewa rzuca. Prawa rzuca, lewa rzuca. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Jak przyspieszymy, to żonglowanie świetnie robimy. O, a potem to już tylko trudniejsze sztuczki. Na dzisiaj koniec naszej nauczki. Świetnie wam to żonglowanie idzie. Muszę przyznać, nie najgorzej. Potrenujcie jeszcze trochę. Sprawdźcie jutro o tej samej porze. Jeśli obiecacie, że sztuczek nie zdradzacie, ja pokażę taką jedną, którą mam w zanadrzu pewną. Mówią na mnie, że magnesem jestem trochę, bo przyciągam różne rzeczy. Czasem deszcz, burze, czasem wpadnę też w kałużę. Ale jak się też postaram, tą łyżeczkę tutaj zaraz, bardzo proszę, o, powieszę ją na magnesowym nosie. Oho. Moi mili, ale żeście się zdziwili. I jeszcze jedną mam w zanadrzu. Jeśli chcecie, to pokażę. Zaraz łyżka w mojej dłoni będzie sama lewitować. Znaczy w górę, w dół się wznosi. Na raz, dwa, trzy. Hop! Sama. Zobacz. Sama się unosi. Jeśli chcesz, to ci ją zdradzę. Jaką sztukę tu wymyślam. Nie pokazuj jej nikomu. O, może tylko komuś w domu. Moi drodzy, dzięki wszystkim bardzo za to, żeście byli, za to, że razem żeśmy cyrkowali, ćwiczyli i się bawili. I mam nadzieję, że wam się podobało. Jak coś, to piszcie, dzwońcie, krzyczcie, wołajcie i machajcie. Śmiało! Do zobaczenia! Pa! Pa!